Państwa brawami od zawodników obydwu zespołów, obsadę sędziowską, Mecz On Spotko w Tytilini, Siarka Karpaty Krosno. Ja jeszcze w imieniu organizatora przypomnę Państwu, że dzisiejsze spotkanie poprowadzą panowie sędziowskie reprezentujący kolegium sędziów Dębicy, Wiesiarki o nieużywanie sił brutalnie prowadzonym do punktu. Bardzo się cieszymy, że panowie wszyscy, natomiast bardzo bym prosił o nieużywanie słów wulgarnych. Proszę Państwa, wrócamy do
naszego zespołu. A żółtą kartą zespołu gości. Thank you.
Kolejna ta karta zawodnika Halina i numer 21 Mateusz Szafra. Boisko gości 99 Szymon Ferenc. Dziękujemy Szymonowi za grę. Pogarny kibic złota tarnobrzeskiej siarki. I proszę Państwa, druga złota kaszka dla zawodnika numer 6 Galina Króla. Konsekwentnie karta czerwona. Karami zawodnika, a nie używanie sumy gazy. Yeah.
szóstą bramkę da Kacper Pruszyński. Bardzo mi ładnie, panowie, nie używajmy, to się stało, to nic się nie dzieje. Pojący z numerem 14, Dimitros! Dimitros! Dimitros Kalamawiki! A jest zdobywcą debiutujących naszym zespole Dimitros Kalamawiki! Naszego zespołu! No, przygotowałem bramki dla naszego zdobywcy zespołu Kamil Orli, tak więc jeszcze raz serdecznie dziękuję, a szczególne podziękowania dla zawodników naszego zespołu. Brawo Siarka! Panie Państwu, przypomnę, że na środę 30. No ciężko ma powiedzieć cokolwiek o takim spotkaniu. Mecz nam się ułożył bardzo źle. Popełniliśmy na początku błąd i straciliśmy bramkę indywidualny po wyprowadzeniu piłki z pola karnego. Później no też moim zdaniem kontrowersyjna czerwona kartka, ponieważ z tego co mi wiadomo o przepisach Mateusz Chudzik faulował, tak sędzia stwierdził przed polem karnym zawodnika Siarki. Obok był Michał Stasz. Nie wiem, nie chcę tego oceniać, bo nawet nie mogę. Straciliśmy jednego zawodnika, no później się zaczęła sypać nasza gra, nasz plan na mecz się posypał praktycznie, ale no, troszkę przemeblowaliśmy ustawienie. No i straciliśmy drugą bramkę. Też po błędzie indywidualnym. Ale nawet wracając do pierwszej akcji, no też nasz zawodnik Denis Demianenko skakał do piłki. Dostał podparcie z tyłu, faul, nie wiem. Z czegoś to wszystko wynikło, z czegoś te błędy wynikły, z czegoś coś się posypało. Na drugą połowę wyszliśmy zmotywowani, chcieliśmy powalczyć, no ale w zasadzie kartka druga no, ustawiła ten mecz zupełnie, 60 minuta i gramy w 9 przeciwko mocnemu zespołowi Siarki Tarnobrzeg, doświadczonemu zespołowi. Trochę mam też no, takie mieszane uczucia, ponieważ założyliśmy, że musimy się bronić, trzymać strukturę tutaj, a jednak nasze błędy indywidualne w bronieniu no, Siarka wykorzystała skrupulatnie i no, mocno nas skarciła, jesteśmy bardzo podłamani po tym meczu, cała drużyna jest podłamana. Nie jest to miły moment dla nas, pewnie teraz się wyleje wiele hejtu, teraz się niektórzy uaktywnią, mają takie prawo. My na pewno wkładamy dużo serca, pracy w to co robimy i zrobimy wszystko, żeby tą plamę zmazać w następnym meczu. Chciałbym podziękować naszym kibicom, którzy tutaj przyjechali ten kawałek drogi na mecz po prostu i mocno nas wspierali, mimo tego, że przegrywaliśmy wysoko mecz, do ostatnich minut nas mocno
dopingowali i nawet po meczu no, pokazali to wsparcie, że no, przegraliśmy dzisiaj, ale w nas wierzą i my chcemy wszystko zrobić, żeby w następnym meczu dużo lepiej się zaprezentować. Przede wszystkim chciałem podziękować kibicom, bo granie w takiej otoczce, atmosferze takiego piłkarskiego święta, no to jest przyjemność. Też chłopaków nastawialiśmy od początku tygodnia, jaki to będzie mecz, jaki będzie miał ciężar gatunkowy, jaki to jest ważny mecz dla kibiców, dla środowiska, dla nas też po niekorzystnym wyniku w Starachowicach, gdzie zagraliśmy niezły mecz, ale brakowało jakości piłkarskiej, tej finalizacji. Uważam, że pechowo przegraliśmy tamten mecz. Cieszę się bardzo, że chłopaki zareagowali pozytywnie, bo tutaj czapki z głów dla nich. Przegrywamy w Starachowicach 1-0. Odpowiedź jest piorunująca. Wygrywamy dziś w stosunku 7-0. Bramki no, pięknej urody. Myślę, że kibice w Tarnobrzegu, każdy jeden kibic, który wybrał się na mecz, nie żałuję. Nie tylko z tego, że padały piękne bramki, bramki po pięknych akcjach, ale przede wszystkim no, było zaangażowanie. Myślę, że tutaj serducho było od pierwszej do ostatniej minuty. Chłopcy zostawili wszystko, co mają na boisku i fajnie, że poszedł za tym wynik, bo wiadomo, że kiedy robi się coś dobrze, a nie ma wyników sportowych, to czasami czy trenerom, czy ludziom wokół brakuje takiej konsekwencji, cierpliwości. My wiedzieliśmy, że tutaj dobrze pracujemy, że robimy wszystko to jak należy. Wiedzieliśmy, że idzie to w dobrym kierunku. Cieszymy się, że zostało to teraz poparte tak fajnym wynikiem, bo wygrać 7-0 jest duża sztuka, dlatego czapki z głów dla zawodników. Myślę, że im się to bardzo, bardzo należało. Zostało nam też 2 dni, praktycznie 3 dni do meczu w Jaskowicach. Na pewno to też będzie mecz trochę inny, bo Wiślanie też dysponują bardzo doświadczonym i ogranym składem. Urywają punkty mocnym drużynom, także cieszymy się, że ten mecz pozwoli nam, da nam takiego optymistycznego kopa przed tym meczem, bo tak naprawdę no, teraz mamy więcej grania niż trenowania i cieszymy się z tego, bo tak jak mówię, no, jeżeli wyniki są pozytywne, to aż chce się rozgrywać mecze, tym bardziej, tak jak z samego początku mówiłem, w takiej atmosferze, przy takich kibicach i na takim stadionie. Także dziękuję bardzo i czekamy na mecz w sobotę. Ja od początku mówiłem tutaj w wywiadach, na konferencjach, mówiłem zawodnikom, że u nas nie ma pierwszej jedenastki, że są zawodnicy wszyscy, którzy mogą grać w pierwszym składzie. Myślę, że dzisiejszy mecz dobitnie to pokazał, bo było sporo zmian, ale zawodnicy, którzy weszli, no myślę, że każdy może ocenić, że żaden z nich nie zawiódł, żaden nie pękł. Każdy dźwignął ten mecz, każdy dał radę i tylko się cieszymy, bo ci, którzy weszli jeszcze po przerwie, no, dali świetne zmiany i mogliśmy tutaj cieszyć się z tego zwycięstwa. No, Marcel już był dziś na ławce, wraca do treningów. Myślę, że czas pracuje na jego korzyść. Michał Bierzało ma naciągnięcie stawu skokowego, także no, zobaczymy, czy się wykoruje na mecz sobotni, czy będziemy potrzebować więcej czasu, żeby go doprowadzić do sprawności.